Siema, dzisiaj nagrywamy filmik z Need for Speed Most Wanted. Let's play Most Wanted. Dzisiaj będziemy jeździć sobie po naszej całej mapce i będziemy jeździć kilkoma samochodami. Może nam się nieraz uda wkurzyć policję. Zobaczymy jeszcze. Ja się już muszę jakoś przygotować. Dobra. To jedziemy. Odpalamy sobie liczkę. Tak, nie wiem. I teraz może sobie trochę pojeździmy i się zapoznamy. Już mam blokowane 500 samochodów Most Wanted. A więc jest sporo i no palą. Ale reszta z tym. Jest dużo naprawdę samochodów. I sorry też za tą głośność, bo ja jeszcze dopiero teraz nagrywa. No, panu. Dopiero nagrywam, jeszcze nie mam takich do końca lepszych urządzeń, przykładowo mikrofony czy coś takiego nie mam teraz, bo pożyczyłem koledze. Nie będziemy grali tak na wysokim dźwięku, żeby było mnie trochę lepiej słychać. Ale jak coś tu rzędu, tutaj nie, aż to nie będzie. Mi chodzi, żebyście mnie nie słyszeli, tylko żebyście widzieli, jak ja ogólnie jeżdżę tutaj, a nie jak ja gadam. Nie będę cały czas gadał, żebyście się skupili bardziej na grze, a nie na moim pieprzeniu. Trochę wulgaryzmów będzie używanych, ale spoko. Nie wiem, czy się dopatrzycie. Nie. Jak coś to próbujcie oglądać w HD, jak ktoś nie może w HD, to chociaż 480, 360, no to musicie tak to oglądać, bo jak chcecie wziąć na 240, to tylko będziecie mnie słyszeć. A w ogóle to dzieje ja. Jak wy będziecie oglądać na komputerach, albo razem oglądać na komputerach i laptopa, bo wtedy będzie lepiej widać, a ja to nagrywam na szybko, bo ja to nagrywam, powiem wam prawdę, na tablecie, a jeżdżę tym na kierownicę oczywiście, bo na padzie już lepiej u mnie, o wiele. Na razie nie gram na single player, tylko single player. O, ale bym policję zakurzył. Nie wiem. Skryptujcie mój kanał oczywiście, polecam. Możecie sobie też Waldka głosem obejrzeć. Nagrywa GTA San Andreas i Simulator Farmy. Ale jest też super kanał. Dużo filmów nagrywa, bo on ma 200 albo 50 ileś filmów. A więc wiecie. Teraz sobie teraz się już zamknę i będę jeździł. Będę nieraz coś tam mówił. Jedziemy. No właśnie, jeszcze chciałem wam powiedzieć, że to nie będzie jakiś ten kurde długi filmik, że kurde 20 minut, tak sobie nagram 5-10, na razie bez przesady, na razie żeby poćwiczyć. O! Dobra, nitro. Właśnie, nitro. Też tutaj się w tej grze można ulepszać to nitro do poziomu pro, że jest wytrysk czy coś takiego, nie? Nie śmiejcie się, to naprawdę nieśmieszne jest. Każdy myśli, że to jest śmieszne, ale to nie jest śmieszne. I tyle powiem wam. Teraz jadę i uciekam przed policją. Tutaj mamy na kółeczku zaznaczone. Ciśniemy po blokach. Sądzę, że się rozwalam, ale dawno nie grałem w tą. Mój kanał się będzie nazywał, nie wiem nawet jeszcze jak, bo ja dopiero nagrywam, jeszcze nie stworzyłem sobie kanału, ale mam zamiar stworzyć. No i na pewno będziecie to oglądać na YouTube. Skryptujcie, komentujcie, uwielbiajcie. Tak powiem. I to jest w tej grze jest trochę tak dziwnie, bo można wziąć tylko niektóre auta.
i szybko się przemalowuje. Nie bierze kasy, tylko tam masz point speed i musisz je zdobywać. A nie zdobywasz, to właśnie musisz zdobywać te point speed. Ja już mam nie więcej 4, ale zaczynasz od zera z point speed i speed points, speed points. Teraz jak podjedziemy do jakiegoś może dracika albo jakieś lepsze auto. Nie wiem jakie w jakich sugerujecie. Ja tam lubię takie. Jeszcze wam coś powiem. Ładcie chuj. Chociaż jak zawsze policję dopiero będę gadał, bo nie chcę, żeby mnie złapali, bo będę musiał zaczynać od początku. Ja już dwie mam. Ty blokadę postawili? Ja to mam. Jeszcze teraz na karty. Bloczek. Nie umiem uciekać tak za bardzo na kierownicę, ale mi się załączył drugi poziom ucieczki. Ja mam 6 minutek nagrywano. Uuu, nie wiedziałem. Większość to jest moje gadanie, ale okej. Okay. Jedziemy dalej. Ta policja. Przyczepiłem się jak... Ojcie. Tam, że się wywalam, nie wiem dlaczego. Bawimy się z pracem. W ogóle dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj długo w szkole siedziałem. Tak to bym zrobił ten odcinek wcześniej. I szczerze to mam 11 lat. No tak, nie kłamę. Już nagrywam filmiki. Ale mi się po prostu pasie nudzi. Z kolegami mi się nie chce grać, bo oni to takie pizdy, że... Może oni nie umieją ogólnie nagrywać. Tutaj mi się też mamy fotoradar. Policja nie rozróżnia, co to fotoradar w tym odwantynie. Ale przydatne, straszne, ale nie na naszą stronę, nie dla uciekinierów. Może jeszcze ponagrywam trochę GTA 4, jak będę miał kiedyś czas. Albo nagram jeszcze może dzisiaj. Nie jestem pewny. Tutaj mamy... Tutaj mamy Lamborghini. Jak wiecie, to nie gram na trybie online. Gram single player. Chyba się powtarzam. Wciśnij trójkąt, aby podprowadzić wóz. Nie. Nie chcę tego Lambo, bo mamy jeszcze lepsze. To poszukamy tego lepszego, Gelardo. Co na chwileczkę staniemy. Zmienię auto. I tutaj są same auto. Lamborghini, Gelardo. Wyznacz cel. 6,1 km. Okej. Jedzie. Tutaj nam mapkę samo automatycznie wyznaczy trasę na zielono. To łatwo jest dojechać. A w innych grach to tylko jest taki punkcik pokazany, gdzie zaznaczyłeś. Tak samo jak w GTA 4. Jest taki zielony punkcik, nie? I najłatwiej to jest dojechać do punktu taksówką. Tylko że trzeba mieć hajs. Właśnie, jak nagram odcinek no, z GTA 4, no to na serio, nie kłamę, bo ja jestem bogaty w tej grze. Bo tam już mam aż 10-7 tysięcy mam spokojnie w tamtej grze. Po co taksówką jeżdżę, mam taki fajny garniturek. Nie. Co jest kurwa? Jadę tamtą. Przegapiam cały czas to wszystko tam wale. Jedziemy na to nie śmieliśmy chyba skręcić. Tutaj. A ja pieprzyłem do przodu, żeby się rozpędzić. To się okazuje, że... Tutaj. No dobra, no to jedziemy. Fuck. Muchy mnie robią. Kurde. Przez te pieprzone muchy kontrolę straciłem. Jedziemy dalej. Nie wiem, chyba jak podjedziemy na Gelardo. Sorry, mylicie. To zakończymy ten filmik, najpierw jakiegoś drifta na koniec zrobię.
się efektownie rozwalę. O Jezus! Ja pchnąłem policję. Już to mi się zdarza nie raz. Jak się rozpędziesz, to już nie ma chusta. 250 i nie wyhamujesz przed policją. Walniesz, stukniesz lekiutko, a ona już kurwa zawsze dalej po ciebie. Ale się wdupczyłem pod autko. Mam jedną rozbitą glinę, 18 sekund i mam 1500 point speed. Obra 2,5 km. Jedziemy. Ogólnie ja nawiązuję do tematu innych gier, a nie gadam o tej grze. Muszę jeszcze mowę moją wypracować, bo przyznam się, mam taką dziecięcą. O właśnie, jeszcze driftika zapomniałam zrobić. Jak mi się uda, to zrobię tutaj driftika. Rozpęd i driftik efektowny. Troszeczkę trzeba kręcić, na kierownicy jest łatwiej, bo się ciągnie tą wajchą do zmiany biegów w grach. Tylko że ja mam automatyczną skrzynię biegów, by jeszcze sobie nie radzę z ręczną. To sobie mam. Mam automatyczną. A jak coś, to mi się. No, to używam tej wajchy tylko do zmiany no, właściwie hamulca ręcznego do robienia driftu. Często go używam, bo musiałem sobie go no, ułożyć tak, że miałem go wygodnie jak coś to wcisnąć, żeby najszybciej to robić. To muszę wykonywać. Chciałem nagrać trochę wcześniej, tylko że jak wracałem ze szkoły, na czwartą wróciłem ze szkoły, to lało, grad był po prostu jak paznokieć. A no, a nie mogłem, a była taka burza, że nie mogłem włączyć plejki, żeby mi się nie rozdupczyła. Dobra, to ja pojedziemy pod Gelardo. Okej, wymienimy. Drift, kilka driftów porobię. I koniec już. Bo to mamy tutaj specjalnie Nitro Pro. Okej. Zawsze jeździłem Lambo, jak dostałem lepsze auto, to nie jeździłem już Lambo. Dobra. No ja też mam Lamborghini, ale czekaj, pojedziemy na ten plac. Pieprzymy trochę przed policją. Ja się trochę już psów boję. Okej. Nie wiem dlaczego w tej wersji się kask nosi. O, widzicie jak ładnie bączki robi? Jeszcze możemy literka dodać. O, na literku walimy. Zadyma jak chuj. O, już nie mam koła. O, bez koła jadę praktycznie. No nie no, koła. Chodzi mi, że gumę spaliłem całą. Nie mam, bo widzimy. A my chyba mamy jakąś bekę. O, se jeszcze po Lexusika się, se driftika jeszcze na koniec walniemy Lexusem i kończymy na tym. Myślę, że wam się ten odcinek podoba. Kurwa, odbija. A nie, macie to drugą stroną pokazane, to sorry. Ale nie wiem jak zrobić, żebyście mieli dobrą stronę pokazane. O wiecie, to jest tablet, a na tablecie to jest strasznie trudno tak to zrobić. No może dla mnie, bo jestem 11-latkiem, to jeszcze nie jestem tak dobry jak inni. Dobra, robimy tego drifta i kończymy. A, pierwsza mi się odebrała! Dobra, cześć, żegnam się z wami, Kacper. No i co, do następnego odcinka. Na pewno będzie to Guitar Series.